25 kwietnia 2007 roku była posłanka SLD Barbara Blida popełniła samobójstwo, gdy nad ranem do jej mieszkania przyszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa odbiła się szerokim echem, a metody działania służb zarządów Prawa i Sprawiedliwości do dziś są obiektem wielu dyskusji. 6. rocznicę śmierci Barbary Blidy postanowili uhonorować szczecińscy politycy SLD. 6. rocznica, tak jak powiedziałem, zbiegła się również z decyzją marszałek Sejmu Ewy Kopacz o skierowaniu wniosku o postawienie pod Trybunałem Stanu pana Zbigniewa Ziobrę i Jarosława Kaczyńskiego w związku z tym, co działo się pod ich rządami w Rzeczypospolitej. Politycy kolejny raz przypomnieli o złych według nich rządach Prawa i Sprawiedliwości. Według polityków lewicy tamtych czasów nie możemy nazywać nawet demokracją. To, co jest stworzone przez człowieka z powodów politycznych po to, żeby teoretycznie rzecz biorąc, przestrzegać tego prawa w bardzo łatwy sposób zabija albo doprowadza do śmierci niewinnych, prawych obywateli naszego kraju. Ku przestrodze, żebyśmy pamiętali i wiedzieli, że to, co zostało stworzone przez te dwa lata, ten cały system, tak naprawdę nie pomaga w tworzeniu demokracji. Piotr Kęsik, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, odniósł sprawę sprzed 6 lat do ostatnich wydarzeń w Szczecinie, kiedy to aresztowano znanego szczecińskiego gastronomika Pawła G. Czy ta analogia jest trafna? Trudno powiedzieć. Według polityka służby powinny bronić, a nie atakować obywateli. Zatrzymuje się porządnych obywateli miasta, płacących podatki, zatrudniających ludzi. No to jak to inaczej nazwać? Dożyliśmy takiej sytuacji, że zamiast bać się przestępców, że zostaniemy napadnięci, okradzeni, zgwałceni, boimy się tych, którzy powinni nas chronić. Dlaczego SLD złożyło kwiaty i znicze pod siedzibą Solidarnej Polski? Bo to partia ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobra, który jest pośrednio odpowiedzialny za śmierć posłanki. Z zarzutami nie zgadzają się oczywiście działacze partii. Jest to bardzo nieprzyjemny, wydaje mi się zgrzyt, bardzo nieprzyjemny incydent. Jeżeli SLD chce składać kwiaty, powinna również złożyć kwiaty z okazji grudnia 70 roku i innych wydarzeń, których jak gdyby oni byli, czy ich poprzednicy byli sprawcami. Politycy Solidarnej Polski wyrażają smutek z powodu śmierci kobiety. Uważają jednak, że happeningi tego typu nie służą pamięci posłanki, a są wyrazem politycznej walki w bardzo złym stylu. Jest nam bardzo przykro, że pani Barbara Blida poniosła śmierć. Nie uważamy, żeby to przyczyniła się do tego w jakikolwiek sposób osoba pana przewodniczącego Zbigniewa Ziobry. W ogóle ja nie widzę żadnego związku przyczynowego. Politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej Barbarę Blidę uhonorowali nie tylko w Szczecinie, ale i całej Polsce. Zazwyczaj jednak kwiaty i znicze składano pod siedzibami Prawa i Sprawiedliwości.